Cześć, z tej strony. Witam w drugim odcinku Dune Spice Wars. Podejrzyjmy sobie tutaj ranking hegemonii. Na razie widzimy, jak to wygląda. Wszyscy mają po jednej prowincji, tak należy to skomentować. No bo jeżeli mamy 600 punktów za kontrolowane regiony, no to oni też odpowiednio. Rutekas nie ogarnął jeszcze niczego. Zobaczymy, jak im pójdzie. Natomiast moje wątpliwości należy skomentować tak, że to jest z pewnością pasek postępu, który rośnie wprawdzie wolno, ale szkolenie agentów jest wolne. Szkoda, że tak to akurat tak idzie. Ja będąc przekonany, że zrobiłem na teraz wszystko, po prostu puszczę to. To jest maksymalne przybliżenie mapy. No, szczerze mówiąc, to ja zawsze używam tego tempa, ale można to dodać nawet szybciej. To jest tutaj, na tym? Nie, dobra. Przyjrzyjmy się. Przyspiesz, to jest. No, nie sprawdzałem klawisza. O, a zobaczmy, co wyczynia. Ornitopter. Ornitopter zrobił rzecz właściwą. Ja przecież to właśnie od niego chciałem. Tutaj mamy to. I to należałoby zająć po prostu. Żeby to zająć, dołóżmy tutaj. Jak im idzie, jeszcze budują. To są te jednostki i misja seperska. Walczące wręcz. Niebieskozory będzie dodać jeszcze jednego piechocińca. A ten już tutaj, tak? Ej, zup, hold your horses, teraz zwolnijmy. Mamy bowiem działającą i badanie postępów. Mamy bowiem rafinerię. Gdzie jesteś? To jest tak, to jest inżynierka, tak? A tak akurat wypadła w tym samym środku miasta. Aha, rozmieść się. Dobra. Zgarniarka zabiera tak jak mówili. No nie, już to wiedzą co robić. Włącza to wycofanie, zmniejsza produkcję przyprawy. Pojazd wycofa się automatycznie po wykryciu czerwia. To jest temat do rozstrzygnięcia, ale nie powinniśmy na pusto działać. Chodźmy zobaczyć co z tymi postępami. W Drzewku są na tyle ciekawe propozycje, że trudno się zdecydować, bo najmniej ciekawie wygląda część, chyba która się nazywa państwo, bo tutaj mamy sprawy związane z parlamentaryzmem, ale z drugiej strony tutaj mamy na przykład zwiększenie szybkości rekrutacji agenta. No, ale to powiedzmy są inne rzeczy, na przykład to już nie wspomnę, centrum naprawcze odblokowuje. Tutaj na przykład odblokowuje zbrojownię, tak? W której można dostosować wyposażenie jednostek. Zbrojownia to będzie to. Ja jednak cały czas żyję w przekonaniu, że trzeba by troszkę podkręcić przyrost władzy. Będziemy dużo prowincji zajmować. Tu natomiast mamy coś takiego: znajomość terenu, wiedza plus 0,25 za każdą kontrolowaną wioskę. No to jest. To możemy przyspieszyć tempo odkryć naukowych. Sieć powietrzna, lądowiska. Będziemy z nich korzystać, ale raczej nie na tym etapie, kiedy dużo innych rzeczy jest do zbudowania.
Plus 20 do władzy za agentów przypisanych. To chyba ostatnio patrzyliśmy. Władza potrzebna do anektuj wioski w regionie z odkrytą siczą. Plus minus 30%. Same przydatne rzeczy. A to się posunęło troszkę do przodu, nie? Nie jest już aż tak mało. To albo to. Tylko to jest następny szereg już. Tutaj mamy to 6, ma zająć o 6 dni. Skrojenie przez przetrwania. No te rzeczy... te rzeczy... wojskowe też ciekawe, nie? I tutaj jest taki wybór. Nie wiadomo co pierwsze. Nie mamy więcej wiosek niż jedna, dlatego to może być jako następne. Po czymś takim jak tu. Mi się wydaje, że chyba to wezmę. Bo agenta na pewno przypiszemy do informacji o Arrakis, tam są potrzebni są do różnych rzeczy. Więc weźmy to. Mamy pauzę. Oni tutaj zaczynają się zajmować się przyprawą. I teraz nasz ornitopter wprawdzie... Aha, i miałem jeszcze obejrzeć tu. Co to jest? Czy to jest w pełni odkryte? W pełni granicach? Tak. Siła wiatru 2. Słabo, ale rzadkie pierwiastki. Zakład przetwórczy, który będzie produkował solarii. Dobrze. Co tu jest? Nawóż. O. Jakbyśmy wysłali agentów, przyspieszy nam dosowy dostępny postęp wojskowy. Czyli praktycznie niech ten agent tu się wyszkoli, to zaraz można go tutaj na to wysłać, zanim się go przydzieli do Arrakis i od razu nam dziabnie może pierwszą rzecz z kwiatki wojskowej. Tutaj mamy grzbiet Erin, w którym można będzie ogniwa fabryka ogniw paliwowych. Tak. I to jest wielka, strasznie wielka prowincja, w której właśnie działa dron. Leci do tego, a my możemy... Tu wioski nie oglądaliśmy. Dobra, cofnijmy się tutaj. Fabryka pletonu. To sprawy pletonowe. Produkcja zasobów typu, budynków typu państwo plus 20%. No dobra. Co tutaj będzie? To są też w podwójnej obsadzie. 34% zaraz weźmiemy i chyba ich polecimy tam na dół. Ośrodek badawczy limit plus 1. Produkcja zasobów plus 20%. Wydaje mi się być coś grube, nie, te bonusiki, większość ich przynajmniej. Czyli oni tu są. Dobrze. To jest natomiast wiocha, którą byśmy chcieli wziąć. No dość dużo po odkrytym. I nie jest takie pewne, czy oni będą chcieli zejść tutaj, tędy. Którędy oni w ogóle tutaj pójdą. Bo nie wiem, czy to będzie dla nich sprzyjająca droga. To szybko mu idzie i teraz zobaczymy, co to jest. Też kolejna taka rzecz. Oj, obrodziło. Obrodziło nam tymi postępami. Tylko agentów mało. I dron... dron. Czemu ja mówię dron? Kurczę, no podobny trochę, ale jednak nim nie jest. Poleciał interpret tutaj. Cóż ty odkryłeś? Ja nie wiem, czy ja ciebie nie przekieruję na coś. Ale on tak naprawdę odkrywa wokół stolicy, czyli w zasadzie wszystko prawidłowo. Przełęcz Hark, która ma słaby wiatr, ale tu coś się będzie kryło na pewno ciekawego w tym. Tymczasem za chwilę będzie nasz wojak. I z tym trzeba będzie można wyskoczyć. I teraz, co chciałem jeszcze powiedzieć. Bo nasza żniwiarka już podjęła temat, tak? Dobrze. Auto wycofywanie zmniejsza produkcję przyprawy. Pojazd cofa się automatycznie po wykryciu czerwia. Ja myślę, że my to zróbmy.
Teraz, o, tu już mamy zapasy. Mam już pokazaną produkcję. O, ile się zmienia? 30 plus 30 było plus 29. Niech to będzie. Bo to dopiero by nam spowolniło. I uzysk w przyprawie jest plus 29. Widzimy, jak to jest rozpisane. I co my musimy osiągnąć? Musimy osiągnąć na kontrakt 80. Oczekujemy zapasy takie. Teraz tutaj mamy suwacze, którym sobie regulujemy produkcję solarii i produkcję przyprawy. Zobaczmy, w jakim stosunku można to zmienić. Jest 30 do 70, tak? O, dość znacznie. Nawet wszystko na przyprawę. Żebym tylko nie zapomniał, to ja bym tak zostawił krótko, żebyśmy sobie nabili zapasy i potem zrobimy jakąś inną wartość taką bardziej pośrednią, albo wrócimy do tej, co była. Żeby tylko nie zapomniał, że to tak jest. Dobra. Tu mamy adaptera, który to zrobi swoje. Agent też zaczyna się pojawiać. Niedługo do tego zostało. I mamy wieczór, tak? Zapadł wieczór, jak widzicie. I to ma nam symbolizować. Są żołnierze, tak? To spróbujmy tutaj pójść. Którędy oni pójdą, to można będzie przyuważyć. No tak długim odcinku można się trochę obawiać czerwia, bo skała podstawowa jest tutaj. Czyli oni zeszli tędy, dobra. Tu mamy, o to, wysyłki agentów. Potrzebuję agentów, jest dużo agentów, kurczę. A czemu tak jest akurat? Oni poszli wszyscy, czy nie wszyscy? Yes, sir. On duty. At your service, sir. Here to deal with the heavy stuff. Uh-huh. Heavy weapon. At your service. On duty. At your service, sir. Co za łosie zostali tutaj? We are on the move. No to poczekajmy, bo oni tu nie zdechną tak od razu. Ach, on został. To jest nowy żołnierz spod tej. Ależ mi źle poszło. I co to jest? Traci zaopatrzenie. Zobaczmy sobie. Strefa zaopatrzenia. Co za lipa w moim wykonaniu. Trzeba by ich cofnąć. Tak naprawdę i to szybkościowo. Bo oni poszli na akcję. I to tylko spowolni sprawę. Agent zaraz będzie? Zaraz będzie agent. Widzicie, jak mało zaopatrzenie zostało? Przeszli się kawałek po pustyni. No pewnie dłuższy kawałek. No ale jednak. Teraz banda jest w komplecie i oni chwilę muszą postać tutaj, żeby odświeżyć zapasy. A my mamy nieprzepisanego agenta. Przeczytajmy sobie, tak? Same oczkowe te sprawy. Możesz przypisać agentów do wielu zadań przynoszących różne korzyści. Każdy agent posiada też specjalną cechę. Będziemy te cechy oglądać. Przypisany agent generuje dane oraz inne zasoby zależnie od wykonywanego zadania. Dane pozwala na prowadzenie misji szpiegowskich. Tak, to już mówiliśmy o tym. Przypisani agenci zwiększają także odpowiedni poziom informacji i odblokowują bardziej zaawansowane misje. To tutaj nam migają te wszystkie frakcje. Czyli do tych można przypisać, tak? Albo tu. Tu to są te misje, różne rzeczy.
To najprostsze tutaj, to tutaj najwyżej położone, najmniej kosztujące, tak naprawdę jest najprostsze i całkiem fajne, bo przyspiesza nam eksplorację. Nowy agent za 12 dni, tak? Kontrwywiad. Zwiększa odporność na wrogą infiltrację. Czyli tutaj by była, no jak widać, kontrwywiad, działanie przeciwko wrogim agentom. My ich wykorzystamy troszkę instrumentalnie teraz, ale zobaczmy. Dalkin, rekruta, szybkość rekrutacji agenta plus 20%. Jeśli zapytacie, gdzie ten bonusik się uzyskuje, nie mam żadnego pojęcia, czy to w ogóle w zwykłym okienku misji, czy gdzie, czy w operacjach. Tu akurat tego nie mamy. Kupiec, globalna produkcja Solaris zwiększa się o 0,5 za każdy poziom informacji. Zobaczmy co, do czego to się przyda. Na razie tego potrzebuję. Wybierzemy miejsce, tak? Tu jest nie to. Tu jest wojskowe, tak? 8 dni, to będzie długo trwało. Tutaj gospodarczy. Zarówno jedną, jak i drugą ćwiartkę mamy nietkniętą. To też zaraz będzie gotowe. Czyli tu będzie zbrojownia, a tu będzie no różne sprawy. Centrum naprawcze, biuro inwestycyjne. Wydaje mi się, że nie powinienem był tak odłogiem zostawiać naszej wioski. Ona zbudowała to, ale przecież mogłaby coś robić następnego już robić, tylko co? Jak oni tutaj wiatru mają mało. Milicja, tak? Na razie jeszcze nie mają własnej milicji do obrony. A i w ogóle sprawdźmy jeszcze bonusiki wioski. Budynki typu gospodarka plus 20%, dobra. Koszt budynków, no to jest takie w ogóle jeszcze zachęcające do inwestycji. Gospodarka. Rafineria jest, tak? I co widzimy tutaj napisane? Osiągnięto maksymalny limit, tak? Na żółto. Fabryka pletonu. Pleton. Jakby nam pletonu brakowało, albo mielibyśmy słaby przybór, to trzeba by było postawić. Jest plus 30. Zapas niezły. Może jeszcze nie teraz. Centrum naprawcze. O, dopiero co trzeliśmy na centrum naprawczym. Plus 1. Jeden w sojuszniczych wiosek w regionie, jego sąsiedztwie. Przecież to chyba nie było tak kulawo napisane. Centralizuj zapasy dla wszystkich budynków, a także usprawnia ich logistykę i wykorzystanie, dzięki czemu ich utrzymanie jest łatwiejsze i bardziej efektywne. I jeden z sojuszniczych wiosek w regionie i jego sąsiedztwie. No chyba to w nawiasie jest. Maksymalny koszt utrzymania w Solarii minus 25%. Fabryka betonu, tak. Zbieracz rosy to jest ta woda na szybko. Rynek hurtowy. Produkcja Solarii plus 4,8. Tu mamy zresztą budynki inne, tak? Produkcja danych to zwiększa. Tutaj ośrodek badawczy. Wiedza plus 1. O, i ośrodków badawczych jakby się nastawiało, to prędkość tu nam będzie rosnąć, nie? Także to ku pamięci, że wiedza. Poszukajmy coś naprawdę pilnego. Bateria rakietowa, biuro rekrutacyjne, siła robocza. O, biurem rekrutacyjnym nabijamy siłę roboczą. Lądowisko. W sensie, czy rynku hurtowego nie postawić? Bo to jeszcze powinno dodać skok jeszcze w Solarii. Mało kosztuje zbudowanie. Wszystkie nie ma utrzymania. Fabryka betonu.
Dobra, może ten jeden hurtowy. Agent, miałem mu przecież znaleźć fuchę, tak? Niech on rzeczywiście nam odkryje to. Dobra, muszę go przypisać i tak. No to nie zrobiłem tego właściwie, ale zaraz, o. Zaraz to nam naprawimy wiele rzeczy, bo on już nam będzie coś generował. Informacja Rakis. Agenci przypisani do tej dziedziny wyprodukują władza plus jeden, dane plus jeden. O, i to jest coś fajnego. Agenci, tutaj pojawiła się już pozycja agenci, tak? Plus jeden. Czy to jest jego zasługa? To jest jego zasługa. Jeszcze teraz dostanie fuchę, żeby przyjść tutaj i tym się zająć. To będzie sobie leciało w tle, nie musimy tego doglądać, będziemy mieli tutaj powiadomienie. No więcej agentów nie mam, tak? Żeby... No agenci już badają co innego. Dron, czy on nie poleciał to daleko? No może nie, ale bym wolał, żeby tu zbadał te okolice. A co z męczennikami tutaj? Kurczę, jest z siebie zaopatrzenia, no. Trochę źle to wygląda. Wejpu 1000 hegemonii wymaga odblokowania opcji budowania tutaj stąd. No. W tym czasie będziemy mieli szansę rozbudowywać gospodarkę. I już nam to gwizdnęło, bo badanie postępów. Czyli tak, rodzime zwyczaje. To jest zaliczone. Odblokowało się od razu 100% do zasobów zyskiwanych przez handel ze sprzymierzoną siecią. Jeszcze nie handlujemy z siecią. Może można było pomyśleć. Przypomnę sobie, jakie miałem tam władza i wpływ potrzebne do pokojowej aneksji minus 20%. I to też jest ok. Jeszcze nie zacząłem tego robić, bo dużo schodziło od tych zasobów. Ale to by w tym pomogło. Chyba, że weźmiemy faktycznie coś z innej jeszcze beczki. Szybkość rekrutacji agenta, o. No ale to troszkę do tego będziemy się dochodzić. To mogłaby być tutaj jakiś ten bonusik do tego. Tego nie tykam, to się powinno odkryć. Teraz tak, rynek kołam jeszcze nie jest otwarty, ale jak będzie otwarty, będziemy mogli się pokusić o próbę zdobycia tylu udziałów, żeby osiągnąć dzięki nim zwycięstwo. Wojsko odzyskało zapatrzenie, no w końcu mogę ich wysłać na akcję, tam gdzie mieli iść pierwotnie. Dron robi swoje, poleciał gdzieś, nie wiadomo gdzie, góry, 3 i nie ma tu nic. Czyli są one po prostu przeszkodą i zawarcie tu. Dość inteligentnie to prowadzi, głęboka pustynia, siła wiatru 7, ho, ile byśmy tutaj wody produkowali, gdyby tu w ogóle była wiocha w tym miejscu. Głębokiej pustyni, czy tu jakieś zmiany powstały? O. Drugi znaczek zapytania. Zobaczymy, co to będzie. A! Atakujmy. Naprawdę nie powinienem ich tak zostawiać. Tutaj się lepiej odsuńcie, koledzy. Co tam było? O!
Budowa zakończona. Tak, to trzeba zająć teraz. Ale oni już nie, teraz są do zaopatrzenia, tak? To już mamy takie prawie nasze. Landsrad. Ja nie wiem, czy będziemy w tym odcinku grzebać w Landsradzie jeszcze. Tu zbudowało się rynek hurtowy i rafineria. Okej. Okay. Jesteśmy zainteresowani budynkami wzmacniającymi produkcję przyprawy, ale może zacznijmy w ogóle i zobaczmy tutaj, zobaczmy ile tego jest. I oczekiwanie zapasy to jest 400, ale to oni mogą sobie oczekiwać. My wcale nie musimy aż jak się tym przejmować. Ważne, żeby zapłacić podatek, który obecnie wynosi 80, tak? Możemy zostawić, żeby trochę się to nabiło, ale potem zmniejszymy, no. Ja myślę, że już teraz można nawet zrobić... Tak. Wróćmy sobie na moment do naszego ornitoptera i żniwiarki. Mamy tutaj takie, rzeczy. Wcześniej zauważa czerwie i wykrywa zamaskowane jednostki z większej odległości. Można dołączyć do żniwiarki, aby zapewnić szybkość zbiorów. I to... Może być to bardzo korzystne tutaj, ze względów też na czerwia. Ale może do tego celu to trzeba by sobie wyszkolić następny ornitopter. Koszt utrzymania 5. To jest po prostu korzystne, dlatego to zrobimy. Jak to się robi. Jak widzimy, nie rośnie im to, ale przynajmniej nie spada. Ale czekamy tak naprawdę, żeby to stało się nasze. No dobra, nie spada im. To stracili bardzo dużo, ale nie spada im. Badanie postępu następne. Tutaj idziemy jak przeciąg, muszę powiedzieć. Oni tu jeszcze agenci nie skończyli, a naukowcy już, nam umożliwiają następną. Następną rzecz. I cóż, z którego weźmiemy tego? Z którego działu weźmiemy? Być może to już warto mieć gotowe. A co to jest? Umożliwia jednoczesną budowę kilku budynków wioski. Odblokowuje budynek Arrakin Gildia Murarska. No, nie ma, jeszcze byśmy nie mogli tam nic zrobić. Arrakin. Odblokowuje traktat umowa handlowa. Tutaj co mamy? Żniwiarka. Silosy przeprawowe, czy jakby dodatkowy budynek. Może spróbujmy tego. W końcu kiedyś to trzeba będzie zacząć. Zwłaszcza, że mamy tutaj już... głosy w kolegium Landsradu, tak? O tym o parlamencie sobie jednak powiemy, wydaje mi się, w następnym odcinku. Stan prac na teraz jest taki, że mamy uruchomioną wydobycie przyprawy. Spokojnie jesteśmy przygotowani do zapłacenia podatku imperialnego. Giełda jeszcze nie ruszyła, ale będzie musiała chyba ruszyć w następnym, trzecim odcinku. I będziemy też śmiało zdobywać następne prowincje, z których tutaj ta już jest w naszych rękach. Trzeba będzie się jednak tutaj gdzieś przemknąć i wymyślić, która idzie w dalszej kolejności. Tak to wygląda na chwilę obecną. Żegnając się z tym odcinku, chciałbym przypomnieć o subskrypcjach, które dają możliwość uzyskania powiadomienia, gdy wejdzie następny film, a także o łapkach w górę, które pomagają w przebiciu się przez algorytm wyszukiwania na YouTubie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Na razie, cześć.